Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że profesor Andrzej Cierszko zgodził się z nami porozmawiać o tym, co to w ogóle jest zootechnika. Dobrze mówię? Nie, bo też jest zootechnika i rybactwo. Aha. Ale akurat jestem takim przykładem, kiedy studiowałem zootechnikę i zacząłem pracować także w rybactwie. 5 lat po tym powstała nowa dziedzina naukowa, zootechnika i rybactwo. Czyli to znaczy, że jak będę studiował zootechnikę i rybactwo, to będę się jednym i drugim specjalizował, czy... Teraz już tak. Teraz już tak. Ja nie miałem tej szansy, ale tak życie się potoczyło, że mogłem nabyć tych nowych umiejętności i nie żałuję. A po co w ogóle się tym zajmować? To jest ciekawy, interesujący obszar badawczy, ale obszar naszego życia. To są zwierzęta gospodarskie, a więc coś, co nam towarzyszyło, powiedzmy, od zarania cywilizacji, zawsze z nami było. To jest część przyrody ożywionej. To są w większości ssaki, a więc zwierzęta bliskie nam też anatomicznie, fizjologicznie. A więc coś, co jest naprawdę, co istnieje, co jest realne, tak? W przeciwieństwie do innych dziedzin, gdzie zwykle granice są płynne, często one są jakieś wydumane. Tutaj mówimy o konkrecie bliskim nam, bliskim naszej biologii, fizjologii. Studia są o tyle ciekawe, że one dają bardzo szeroki obszar wiedzy. Zaczyna się od przedmiotów podstawowych, i to takich jak matematyka, chemia przede wszystkim, trochę fizyki. Potem zaczynają się już poważne przedmioty jak biochemia, fizjologia, anatomia, gdzie się zdobywa bardzo solidne podstawy dotyczące funkcjonowania organizmu, ale one też mają przełożenie na nasze funkcjonowanie, więc dzięki poznaniu zwierząt zaczynasz też rozumieć siebie. Potem przychodzą już przedmioty coraz bardziej wyspecjalizowane, ale one dotyczą zarówno otoczenia zwierząt, a więc myśmy się uczyli botaniki, łąkarstwa, więc żeby zobaczyć, jak w jakim środowisku to zwierzę i my też przebywamy, a następnie już bardzo ważnych, istotnych wiedzy dotyczących już samego zwierzęcia, więc zaczyna się od chowu i hodowli, od rozrodu. Potem są sprawy związane z żywieniem zwierząt, z gospodarką paszową, z utrzymaniem zwierząt, a więc zoohigiena. To wszystko dotyczy, o czym mówię, zwierząt gospodarskich, hodowlanych, których ja się głównie uczyłem, ale w tej chwili już dochodzą zupełnie nowe, ciekawe obszary, gdzie zootechnik cudownie się znajduje, a więc rekreacja, bioterapia, co tam jest jeszcze, co jeszcze, behawiorystyka, gospodarstwa agroturystyczne, a więc wszelkie obszary, gdzie zwierzęta się znajdują, oczywiście też i w naturze, chodzi o zwierzęta łowne. Ryby tutaj doskonale się wpisują w to, ponieważ powiedzmy badania hydrologiczne, badania ichtiofauny, to też mocno jest osadzone i też w historii człowieczej, bo myślistwo, rybactwo, które jest jego częścią, ale też i hodowla ryb, i hodowla zwierząt, to jest coś, co ukształtowało nas i naszą cywilizację. Także warto, bo jest to naprawdę bardzo obszerna dziedzina, a w związku z tym daje duże możliwości. Ja jestem przekonany, że student, który mnie w tej chwili, czy uczeń, który mnie w tej chwili słucha, nie ma zielonego pojęcia, bo ma bardzo mgliste pojęcie, kim chce zostać w życiu. I on tego nie wie, myśmy też tego nie wiedzieli. Nawet gdyby sobie coś wyobrażał czy wymarzył, nie zawsze najpewniej życie się potoczy inaczej. Ważne jest, żeby wyposażyć siebie w cały zestaw umiejętności wiedzy, która pozwoli potem na elastyczne odnajdowanie się w rzeczywistości, przejście przez porażki, one będą, ale wychodzenie z nich w sposób pozytywny, stawianie sobie nowych wyzwań, przełamywanie ich i tak dalej. Tak było na przykład ze mną, moja droga jest długa i kręta. Nigdy nie chciałem pracować w rybactwie, a życie tak się potoczyło, że pojechałem do Stanów i nie miałem wyjścia. Nie mówiliście. Ale jak możemy do tego dojść, to ci opowiem. Dobra, to z tego, co mówisz, to mi się rysuje obraz taki coś pomiędzy naukami biologicznymi, weterynarią. Co to w ogóle jest? Wiesz, to są nauki o życiu i to one się plasują właśnie w tym szerokim parasolu nauki. Ale weterynarzem się nie jest po zootechnice. Wiesz,
Podstawa, najprostsza różnica jest taka, zootechnik zajmuje się zdrowym zwierzęciem, weterynarz chorym. Okay. Nie? Więc jeśli na przykład jesteś zainteresowany leczeniem zwierząt, idź na weterynarię, tak? Jeśli tam się odnajdziesz. Ale jeśli nie czujesz w sobie akurat tej żyłki, to zootechnika jest dla zwierząt zdrowych. Jeśli chodzi o biologię, też bardzo ciekawa rzecz, tylko jest... To jest obszar bardzo szeroki, prawda? Od bezkręgowców poprzez, no przez cały świat ożywiony. Zootechnika skupia się na zwierzętach towarzyszących człowiekowi najogólniej i przez to dla mnie jest bardzo ciekawa. To co można robić po tym kierunku? To jest właśnie, kontynuując poprzednią myśl, to jest naprawdę intrygujące, że jest wiele możliwości pracy po zootechnice. Zaczynając od klasycznej zootechniki, czyli pobrzuchów i hodowla zwierząt, ale to może być hodowla taka, powiedzmy, bardziej intensywna, ale to może być hodowla ukierunkowana pod kątem z mniejszych hodowli, małych gospodarstw, gdzie hoduje się zwierzęta pod kątem jakby specyficznych potrzeb konsumenta. To może być jeździectwo, hodowla koni. To mogą być gospodarka paszowa, to w ogóle jest duży przemysł, tak? Surowce zwierzęce, a więc kolejny przemysł, tak, gdzie jakość żywności jest w centrum. Tak jak mówiłem, nowe powstające kierunki, czyli sprawy związane z terapią, z wpływem zwierząt na ludzi, bo w przypadku chorób cywilizacyjnych, szczególnie tych związanych z zaburzeniami psychicznymi, to jest też dobry kierunek. Każdy, kto ma kontakt ze zwierzęciem, zwykle jest beneficjentem. Tak. Zwierzęta nas uczłowieczają. Dobrze, dobrze powiedziane. Ja zostałem, opowiem tę właśnie anegdotkę. Ja jestem chłopakiem z miasta Tczewa i w ogóle nie miałem żadnego pojęcia, gdzie iść po studiach. Zresztą w moim pokoleniu na studia trzeba było gdzieś iść, przede wszystkim, żeby uciec przed wojskiem i trudno tam się było dostać, bo 20% mniej więcej nas studiowało. I wygrałem olimpiadę biologiczną, miałem otwarte miejsca na uniwersytety, wymarzyłem sobie genetykę, pojechałem do Warszawy, ale tam powiedziano, że jest jakaś rejonizacja. Ja nie miałem się jak utrzymać, bo jakoś nie pochodziłem z bogatej rodziny. No to nauczycielka mi powiedziała, że Andrzej do Olsztyna na zootechnikę, byś miał jakiś tam zawód. I zaraz, no i taki chłopak z miasta, wiesz, po liceum, nie, muzyka Grechuty, wiesz, po poezja Gałczyńskiego, wszyscy chcieliśmy być poetami, wiadomo, ty też? Pewnie. Znajduję się, wiesz, w jakimś obcym mieście i pierwsze, od czego się zaczęło, to była praktyka. Miałem w gospodarstwie takim już większym, opiekowałem się 50 bykami, wiesz, to były takie byki opasowe. To stało w takim rzędzie, wiesz, taki chłopak niezasilny, nie? Trzeba było wstać i się tam weź między te byki, weź i tam czyścić ich, nie? Przeprowadzić te zabiegi higieniczne, potem zadać paszę. No, tak patrzę na te byki, ale coś powiem, bo pewnie to może mi potem zadasz to pytanie. Jakoś od razu poczułem, że nie jestem wśród obcych, że to nie jest dla mnie obce środowisko. Gdybym na przykład był rzucony, nie wiem, do Puszczy Amazońskiej, to bym się tam czuł zupełnie obcy, nie? A tutaj było coś takiego, wiesz, co może my tu już mamy w genach, no bo może te zwierzęta nas udomowiły, jak powiedziałeś. Właśnie te duże oczy, to są mądre oczy tych zwierząt. Różne charaktery, tak jak ludzie. Wiesz, niektórzy są bardziej ciekawe, inni tam myślą sobie o zielonych migdałach. Te większe to tak trochę patrzą na ciebie z boku, żebyś im tutaj nie wchodził za bardzo w drogę i trzeba było się, wiesz, między nimi odnaleźć. Ja teraz mówię z retrospektywy, bo wtedy, no wiesz, jak pracujesz, to nie zastanawiasz się nad tym, nie uogólniasz na czym. Ale teraz patrzę, że to one mnie wtedy jakoś uczłowieczyły. Ja poczułem się, że nie poczułem je, wiesz, jakiejś iluminacji, a czułem się jest normalnie, wiesz. Może dlatego też, że wiesz, ja jestem z Tczewa, a wychowałem się wśród Pomorzaków, no nazwisko i pochodzenie to wiadomo, jakie mam z Kresów. Ale tam jest jeszcze taka, to jest taka zasada, że praca musi być wykonana rychtyś dobrze, nie? Czyli musi być początek, środek, koniec zrobiona, nie? Potem ludzie na te dalekowschodnie filozofie mówią, wykonuj swoją pracę sumiennie i z miłością,
prawda? I w zasadzie, jeśli miałbym jakąś radę dać młodszym kolegom, zacznij od tego, tak? Zacznij, nie wiesz, jaka będzie przyszłość, ale na dzisiaj możesz to, co robisz, to, co masz do pracy, zrobić spokojnie, dobrze, to cię wzmocni, tak? To da ci jakiś fundament do następnego kroku. I w zootechnice jest dużo takich obszarów, tak? A poza tym zwierzęcia nie oszukasz. Tak, to jest, zwierzę cię zweryfikuje od razu, ale to jest tak, że wiesz, ten kontakt jest bardzo szybki, bo mówiłem o bydle, bydle jest takie bardziej spokojne, ale już na przykład wiesz, kontakt z trzodą chlewną, z małymi prosiakami, wiesz, że jakie to jest inteligentne zwierzę. Nie wiem, czy znasz kozy, prawda? To też zupełnie inny świat, ale zawsze jest. Przepraszam, zawsze jakbyś był wśród swoich, nie? To jest no dobra, słuchaj, jesteś wśród swoich, a jednocześnie to jest bydło, jak rozumiem, hodowlane, w związku z czym ono raczej no, ten koniec ma jasno z góry określone. Tak, tak o rzeczy biologia, tak? Jak się uczysz swojej anatomii, tak, to wiesz, że nie jesteś roślinożercą, nie masz dużych przedżołądków, tak? Nie zjadasz 50 kilo paszy na przykład w formie siana i potem w tych żołądkach nie trawisz tak, to nie wraca ci jeszcze do ust i to jeszcze raz tam przetrawiasz. Nie jesteś też drapieżcą takim absolutnie jak lew, nie? Prawda? Nie masz, jesteś wszystkożerny. Wiesz, jak jesteś zbudowany, tak? To znaczy, na czym polega biologia, na czym polega życie, tak? Z tu musi wejść energia, żeby ten silnik zaczął pracować, a energia, którą możesz też przeliczyć oczywiście, tak? Czyli wiadomo, że na przykład mięso jest dużo bardziej energetyczne niż na przykład rośliny. I to po przetrawieniu, powiedzmy te 30-40% energii z tego wyciągasz i to idzie na różnego tu procesy życiowe, na strukturalne też sprawy, no bo rośniesz, bo odtwarzasz ten i to też się wydala. I tutaj nikt z nas nie chce rozmawiać o wydalaniu. Nie, no to nie dlaczego? No wiesz, ale to jest, umieramy też, tak? Nasza biologia jest bardzo jasno zdefiniowana. W związku z tym tak przyroda jest zbudowana, tak? Nie, ale zgoda, ja to rozumiem, tylko po prostu chodzi mi o to, że jakby z mojego punktu widzenia, no jeżeli się z kimś współfalam, zaprzyjaźniam i to jest już mi istota bliska, no to nie chcę tej istoty zjeść. No ale jednocześnie wiesz, na czym polegają te reguły? Ale tak uprzedzając jeszcze twoje pytanie, bo za to przygotowałeś mi listę, ale teraz już wszystko to żeśmy wykręcili. Słuchaj, tam nie wiem, pytanie, które napisałeś, nie wiem, siódme czy ósme było, czego nie lubisz? No zawodzie? Właśnie. Rzeźni. Rzeźni i zabijania zwierząt, tak? Także tak jak mamy ten... Nikt z nas nie ucieknie od stresu, umierania przyjaciół, znajomych, rodziców i tak dalej. Tak samo tutaj rzeźnia i ubijanie tych zwierząt to jest coś koniecznego, ale to nigdy nie będzie przyjemne, to zawsze jest jeszcze taki osad, który mamy i będziemy mieli. To samo, jeśli masz na przykład, nie wiem, masz psa? Nie mam w tej chwili, ale miałem psa. No ja miałeś, tak? I umarł. Właśnie, tak przy okazji, nigdy nie mów, że pies zdycha, tak? Pies umiera tak, jak człowiek umiera, tak? Nie wiem, dlaczego w naszym języku tak się utarło, po angielsku tego nie ma, nie? Ale już na przykład rybacy, bo troszeczkę będzie może, nigdy nie mówią, że ryba zdycha. Rybacy, oni wiesz, mają, ich zawód też, to wiesz, sięga tysięcy lat. Ryba śnie, ryby sną, nie? Czyli wiesz, to jest taki... Też szacunek trochę do śmierci, do... Zresztą w tych dawnych kulturach zobaczysz też, że nigdy ubijanie zwierząt to nie była przyjemność, tak? To w wielu religiach to jest jakiś rytuał, prawda? To jest jakieś przebłaganie, no, w wielu religiach też ubój zwierząt tak jest prowadzony, żeby zwierzę do ostatnich nie wiedziało, tak? Żeby nie zdążyło się przestraszyć. Co ma zresztą sens, teraz wrócę do rzeczywistości, dlaczego zootechnik tymi zwierzętami się zajmuje i zajmuje się ich dobrostanem? Bo
Jest też prozaiczny powód. Zwierzę zestresowane, zwierzę w złej kondycji produkuje, daje gorsze mięso, czy gorsze inne produkty, mleko, cokolwiek. Tak? Także, także to jest w sposób naturalny. Większość zootechników, ale to też dotyczy rybaków, no bo pszczelarze przy okazji pszczoły to są bardzo fajne wyjątki, bo one też należą do zootechniki i rybactwa. Więc jeśli poznasz to środowisko pszczelarzy, to też wiesz, jak oni chodzą wokół tych masiek, wokół tych swoich pszczół. Więc jest więź, ale też jest życie i to nie myśmy tego wymyślili. Tak? Dobra, to ciekawe wątki, które moim zdaniem poruszyłeś. Po pierwsze, wcale nie trzeba być chłopakiem ze wsi czy dziewczyną ze wsi, żeby się zajmować zootechniką. Wręcz przeciwnie, jesteś tego żywym dowodem. Druga rzecz, którą tak usłyszałem i poprawnie, jeśli to źle rozumiem, no trzeba mieć jednak duży szacunek i sympatię do zwierząt, żeby... Empatię nawet. Także no, empatię oczywiście, no ale jednocześnie, no przynajmniej w niektórych gałęziach zootechniki, no trzeba się liczyć z tym, że to jednak jest no, hodowla tych zwierząt, także do rzeźni, chyba że na przykład się właśnie ktoś zajmuje no, chociażby... Chyba, że ktoś hipotera, kilka uwag. Wtedy, kiedy ja studiowałem, myślę, że to częściowo jeszcze jest kontynuowane, były dwie grupy studentów. Byli ludzie ze wsi, i byliśmy my miastowi, wiesz. Oni wiedzieli wszystko o zwierzętach, a my nie wiedzieliśmy nic. Na samym początku był kłopot taki, że były trudne przedmioty dla nich, bo to były przedmioty ścisłe. Ich, wiesz, te szkoły na wsi czy technika rolnicza miały z tym kłopot. Ale potem się to wiesz, przekręcało, tak? Myśmy zaczynali nabierać kompetencji w sprawach hodowlanych i wielu moich studentów, sobie takich naprawdę wybitnych studentów, wybitnych hodowców, to są miastowi, którzy tak jak ja, jak rozpoczynali te studia, to mieli bardzo mgliste pojęcie, o czym to jest. Także, ale to było, wiesz, takie fajne przemieszanie dwóch środowisk, wzajemne poznawanie się, zawsze pozytywne. Także to też jest dodatkowy walor. Ja jako człowiek z Kortowa, znaczy student z Kortowa, muszę powiedzieć, że samo studiowanie w Kortowie, tam gdzie jest, wiesz, piękny kampus piękne jezioro, las i dobre towarzystwo, ciekawi ludzie, którzy, bo są zwykle bardzo ciekawi ludzie, którzy są tym zainteresowani. To są też ludzie, którzy nie wiadomo, może właśnie, jak mówiliśmy, ubijać tych zwierząt, to mogą być ludzie, którzy będą pracowali w schroniskach zwierząt, będą pracowali w zoo. O, w ogóle, słuchaj, koniarze, jak myśmy mówili, ci, którzy jeżdżą konno, to jest to w ogóle specjalny klan, to jak żeglarze trochę, wiesz, to jest taka zamknięta grupa, gdzie to jeździectwo, zresztą miałem też epizod tak jak żeglarstwo, to już jest, wiesz, sposób na życie, nie bardziej niż zawód. Także możliwości pracy jest też. Znaczy, a jakie było twoje drugie pytanie, drugi komentarz, bo pierwszy był... No było takie, myślę, że to nie tylko jest przecież związane z ubojem zwierząt, ale też, jak rozumiem, właśnie z tym, co tak teraz mówisz, że zajmowaniem się chociażby hipiką, czy... No więc, słuchaj, tak jakby wracając jeszcze do tych naszych psów czy zwierząt, bo w którymś momencie one umierają. A bywa też tak, że on już jest w takim stanie, że twoim obowiązkiem jest przeprowadzić eutanazję. To znaczy, weterynarz to zrobi, ale ty powinieneś podjąć tą decyzję. Bo na tym to życie, tak, to jest charakter życia, tak? Więc on ma jakiś swój kres i to nie jest wyimaginowany świat, który często będąc w tych bańkach, szczególnie z małymi laptopami czy iPhone'ami oglądasz, ale to jest coś, co naprawdę istnieje i trzeba to zaakceptować tak, jak jest. A kto wobec tego powinien studiować, twoim zdaniem, zootechnikę? I rybactwo, tak, bo pamiętam... I rybactwo, przepraszam. Ale czekaj, zanim do tego dojdziemy, to powiem, jak ja doszedłem. Skończyłem zootechnikę, w ogóle miałem... Po tej olimpiadzie i po świetnych studiach, bo skończyłem z niebieskim dyplomem, potem zaczęło mi się, wiesz, pod górkę. Tak, jakoś miałem trzy podejścia do doktoratu i to dłuższa historia. I już miałem 35 lat, zrobiony doktorat i dostałem zaproszenie ze Stanów na pół roku do laboratorium właśnie rybackiego, tak? Profesora Dąbrowskiego. Tak się złożyło, że jakoś wtedy obecne kierownictwo w miejscu, w którym pracowałem, stwierdziło, że to nie bardzo to mi odpowiada. Wiesz, i to wiele razy będziesz to mieli w życiu, staniecie przed takim dylematem, ty może już też stanowisz,
No co zrobić, tak? Czy zrobić ten krok do tyłu, czy jednak zrobić ten ważny krok do przodu? Ja zrobiłem, to znaczy po prostu zwolniłem się z tamtej pracy. Na szczęście miałem plan B, bo to dobrze mieć. I pojechałem sobie tam na chwilkę, chciałem zobaczyć, jak, bo to było już w Ohio State, w Columbus, Ohio, w School of Natural Resources. I tak patrzę na te ryby, ale tak, wiesz, tak z daleka, bo to co ja tam średnio. No i ten profesor, który mnie tam zaprosił, był przekonany, że zrobi ze mnie żywieniowca rybiego. A ja się zajmowałem już rozrodem, to już też oddziela sprawę z rozrodem męskim, więc skończyło się tak, że on się zaczął zajmować rozrodem ryb, nie? Ale początek był taki, słuchaj, jest 4 grudnia, to będę pamiętał, 92 rok, pojechaliśmy nad jezioro Erie, które jest tak jak Balaton, wiesz, jak Bałtyk. Żeby, a to było moje raczkowalce. Miałem pojechać z rybakami na jezioro, z sieci wybrać sieje, wytrzeć je, wiesz co, jak się wyciera? Po prostu, żeby pozyskać ikrę, musisz rybę wytrzeć, nie? Czyli po prostu masując delikatnie powłoki brzuszne, uzyskać, tak jak my mówimy, produkty płciowe, czyli mlecze w przypadku ryb albo ikrę. No i dojechałem tam, wiesz, z Columbus, w ogóle Ohio wygląda trochę jak Polska, wiesz, Columbus trochę jak Warszawa, dojeżdżamy, wiesz, na ten Bałtyk, na te Erie, śnieg zaczyna padać, wiesz, taki jest kuter metalowy z płaskim dnem, słuchaj, jest zimno, już tam są sople, jest ze mną Amerykanin, co ja w ogóle, a mój angielski to, wiesz, tak, w moim pokoleniu naprawdę, ale mam Amerykanina, będzie dobrze. Szeper mówi, że jest tylko jedno miejsce. Szeper mówi, że jest tylko jedno miejsce na statku. No, ja wiem, co mam robić, on mnie miał wspierać, on stanął, mówi, Andrzej, jeszcze tak, wiesz, Andrzej, no, mówi, będę się za ciebie modlił. Słuchaj, i wtedy idziesz, ale już też, wiesz, okej, okay, jestem po zootechnice, wiesz, pracowałem z dużymi zwierzętami, dobrze, to są ryby zimnolubne, ale muszę wejść, byłem w oborze, byłem, wiesz, w takich miejscach gdzieś, uciekałem przed jakimś zwierzakiem, wiesz, różnie to było, nie? Musiałem wejść, wiesz, w warunki obory, chlewni i tak dalej. Dobrze, muszę wejść na ten kuter, nie? Potem musimy znaleźć te ryby, muszę je wytrzeć, tak? Mam ikrę, ona się klei. Ikra bywa, że jest kleista. Kleista, tak, kleista. Musisz ją trochę odkleić. Na szczęście w przypadku siei to trzeba po prostu przemyć ją kilka razy wodą. Nie? Więc musisz to zrobić, słuchaj. Mróz, tak. Kuter, wiesz, to wszystko się... Zrobiłem to, musisz wrócić. I to był ten moment, kiedy teraz no, z retrospektywy powiem, że to mi pomogło naprawdę. To moje przygotowanie, że jesteś otwarty na różne możliwości. I tak naprawdę ja w tej chwili jestem bardziej rybakiem niż zootechniką. Opowiadam ci o zootechnice, bo ją studiowałem. Nie studiowałem rybacza w ogóle. Czy ja mogę gdzieś tam do młodych ludzi powiedzieć, ludzie, co się z wami dzieje, że wy nie studiujecie rybactwa? Kiedyś to był elitarny kierunek studiów. No, praca z rybami na jeziorach, na rzekach, na morzach, to jest no to coś cudownego. A tak naprawdę w tej chwili ilość studentów jest minimalna. Także ruszcie 4 litery, bo to jest wyjątkowo ciekawy kierunek i bliski zootechnicy, jak już powiedziałem, ale też bardzo unikalny. Przecież tam możesz zajmować się gospodarką rybną na jeziorach, tak? Możesz też hodować ryby. Zobacz, co było teraz na tej Odrze, tak? Nie było dobrych specjalistów, żeby odpowiednio przewidzieć zmiany w środowisku, tak? Które będą skutkowały w określonych klimatycznych tam temperaturach, czy zasoleniem, wybiciem przynajmniej połowy populacji odry. No to jest tragedia. Potrzebujemy ichtiologów, potrzebujemy rybaków. To jest piękny zawód, też bardzo otwarty, tak? Bo to są, oni też przechodzą przez bardzo podobny system kształcenia, czyli uczysz się dużo fizjologii, biochemii. No, tam jest duże, ważne sprawy związane z populacją, z ekologią. To jest cudowny zawód i naprawdę zachęcam. To jest tak jak zootechnika, jesteś naprawdę w rzeczywistości, tak w rzeczywistości ożywionej. Mam nadzieję, że to trochę pomoże, bo widzimy teraz, ja przynajmniej widzę w swoim otoczeniu, takie sytuacje, kiedy młodzi ludzie
decydują się na jakieś kierunki studiów bardzo abstrakcyjne. Nie? I one są cały czas mgliste i zostaną mgliste. I nie wiem jak wy, ale ja mam wiele przykładów, gdy kończą te studia, to naprawdę nie wiadomo, w którym miejscu są. Nie? Nie? I w zasadzie te kilka lat nauki, które spędzili, one nie dały jakichś podstaw, no, powiedzmy, no, był kierowcą, miał jakąś pracę taką, zrobił te studia i dalej w tym samym miejscu. No więc to nie o to chodzi. Tak, chodzi o to, żeby się rozwijać, żeby poszerzać swoje horyzonty. Tyle tak sądzę. Super, bardzo dziękuję. Myślę, że odhaczyliśmy zdecydowanie wszystkie punkty. Moim Państwa gościem profesor Andrzej Ciereszko, zajmujący się zarówno zootechniką, jak i rybami. W związku z czym i jedno, i drugie Państwu serdecznie polecamy.